Witam Was, kochani, serdecznie. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Ostatnio pojawiło się bardzo dużo nowych osób. Mam nadzieję, że spełnię Wasze oczekiwania. Proszę, przyjrzyjcie sobie listę moich nagrań. Jest tam bardzo dużo nagrań, które dotyczą rozwoju umysłu, pracy i rozwoju duchowości. Także jest opisanych bardzo dużo różnego rodzaju technik, którymi można pomagać sobie, można pomagać innym. Oczywiście są też różnego rodzaju teorie spiskowe, są też informacje o UFO, takie informacje, których no, nie znajdziecie nigdzie indziej, chociaż ostatnio nawet Ator opowiadał i zwrócił w ogóle uwagę na to, że istnieje teoria, która mówi na przykład, że UFO nie pozwala, czyli statki kosmiczne z innych planet, UAP, w tej chwili się mówi, nie pozwalają na to, żeby doszło do jakiejkolwiek detonacji broni jądrowej. I generalnie rozmawiał z panem Celbiasiem i no, pokazywali, że faktycznie na całym świecie notowuje się bardzo dużo takich przypadków, kiedy arsenał broni jądrowej został całkowicie rozbrojony, zneutralizowany, także wszystkie kody, jakie posiadała broń, zostały absolutnie wymazane, więc była to broń bezużyteczna. Także, jak zobaczycie, tematy, które poruszam, no, są tematami ciekawymi i nawet na tych bardzo takich ogromnych kanałach są też już poruszane. Chociaż ja pierwsza poruszyłam. Nie to, że się chwalę. Dobrze, ale teraz wracamy do głównego tematu, a mianowicie przewidziałam huragan Milton i jego zachowanie nad Florydą 19 października, przepraszam, 9 października 2024 roku. Czyli zaledwie kilka dni temu. I teraz oczywiście powiecie, no co ja się tak wychwalam, przechwalam. Wiecie co, nie to, że się przechwalam, tylko chciałabym zwrócić uwagę na to, że faktycznie przepowiedziałam huragan oraz jego zachowanie i pokażę Wam, w jaki sposób po kolei to się działo. Przeczytam Wam też odnośniki do filmów, gdzie możecie sobie zobaczyć i faktycznie potwierdzić, że to miało miejsce, że nie wymyślam. I tym samym udowadniam, kochani, wszystkim nam, nie tylko sobie, jak wielki potencjał ma nasz umysł, jak na przykład pracując z kronikami Akaszy, pracując z energiami i rozwijając zdolności naszego umysłu, jesteśmy w stanie mieć wizję, jesteśmy w stanie przewidywać przyszłość i no, oczywiście jakieś tam zdolności należy mieć, ale tak na pocieszenie powiem, że każdy z nas ma zdolności, tylko że po prostu w nie nie wierzymy, nie wierzymy w siłę umysłu, nie rozwijamy tego, a szkoda, bo warto. Ja pomimo tylu lat, które spędziłam już i spędzam ciągle na nauce, ciągle się czegoś nowego uczę. No, są takie specjalistyczne kursy, które trenują postrzeganie pozazmysłowe i właśnie takie kursy robię. No, niestety nie są tanie, ale też powiem Wam, że no, pokazują tak naprawdę, jaki wielki potencjał tkwi w nas. I połączywszy to z duchowym podejściem, czyli ze zrozumieniem, że jesteśmy cząstką Boga, że pochodzimy od Boga i jesteśmy po prostu iskrą Boga na ziemi, i tak naprawdę ogranicza nas tylko ciało, bo tylko ciało jest, no, jest właściwie takim naszą, jakby to powiedzieć, awatarem, czy jest to po prostu sposób transportu naszej duszy, i to też nie całej, bo większość duszy tak naprawdę ciągle przebywa poza nami, jest połączona ze źródłem, z Bogiem, z miłością, ze źródłem miłości, jakkolwiek to nazwiemy, no to wtedy zobaczymy, że postrzegamy życie, świat, wszystko to, co się wokół nas dzieje, zupełnie z innej perspektywy.
Uspokajamy się też, ponieważ przestajemy się bać. Przestajemy się bać tego wszystkiego, czym nas straszą, bo rozumiemy cały mechanizm, na czym polega, że tak naprawdę chodzi tylko o energię, o wysysanie nas energii, bo wszystkie niskie energie, emocje, które próbują na nas rzucić, manipulując nami, tak naprawdę one powodują, że od razu no, następuje tak zwany udój energetyczny. No tak to się nazywa potocznie. Po prostu ciągną z nas energię, a jeżeli przebywamy w stanie miłości, radości, szacunku, zrozumienia i takiej dobroci serca, to, no to już nic do nas nie ma dostępu i faktycznie tworzymy zupełnie inny świat, tworzymy wokół nas zupełnie inną energię. Ta energia efektem motyla przenosi się dalej, no i zmieniamy tak naprawdę, zmieniamy cały świat. No, jeżeli mówimy o Matrixie jako o takim programie, który ma nam zaciemnić, zniekształcić pojmowanie świata, no to faktycznie my, żyjąc w tych wi wysokich wibracjach, my zniekształcamy Matrix i robimy dziury w Matrixie. Ja to tak potocznie nazywam, dlatego powiem tak. Im więcej przebywamy w wysokich energiach, pracujemy z duchowością, rozwijamy się, spotykamy ludzi takich jak my i przekazujemy naszą wiedzę dalej, i ta wiedza zaczyna krążyć, ludzie zaczynają ją wykorzystywać, no to wtedy robimy potocznie, ja to nazywam dziurami w Matrixie, czyli zniekształcamy go, powodujemy, że nie ma na nas takiego wpływu, nie dochodzi do udoju energetycznego i my działamy na zupełnie innych. Działam na zupełnie innym poziomie. No i gdy będzie nas bardzo dużo, tak naprawdę jesteśmy w stanie pozbyć się wojen, pozbyć się jakichś ciemnych sił, które próbują ciągle mieszać nam tutaj na Ziemi. A wiadomo, że Ziemia została stworzona dla ludzi, dla prawdziwych ludzi, dla ludzi z duszą, dla ludzi, którzy niosą ze sobą światło, mądrość, miłość, którzy są połączeni ze źródłem, z Bogiem. I tak naprawdę, wiecie, zmienia się nasze postrzeganie wszystkiego. Przestajemy dzielić też ludzi na dobrych, przepraszam, na kolor skóry, na rasę, na wyznanie, na religię, bo to wszystko są programy nam narzucone. I tak naprawdę, tak jak Sendlerowa powiedziała, ludzi dzielimy tylko na dobrych i na złych. Inne podziały są zupełnie sztuczne i mój komentarz tutaj jest to po prostu podział, który no, pozwala innym elitom manipulować nami, manipulować naszymi emocjami, no i generalnie robić, co chcą na świecie, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o to, kto rządzi światem i kto najwięcej dóbr przywłaszczy. No i tak naprawdę, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że zawsze chodzi o pieniądze, o władzę, no i ponoć o seks. Powiedziałam to. Dobrze, bo tutaj się rozgadałam, no właśnie. Przewidziałam huragan Milton i jego zachowanie nad Florydą 9 października. No tak, chwalę się, nie chwalę się. Tak właściwie to nagrywam ten program bardziej, żeby gdzieś tam coś istniało w sieci, że tak powiem, ku pamięci. I lubię zbierać też takie dowody, bo to też świadczy, że no, że jednak te moje przepowiednie czasami się spełniają, czasami się nie spełniają. No wiadomo, jak przepowiednie, ale widzę, że właśnie jeśli chodzi o przepowiednie, to no, jakoś tak coraz lepiej mi idzie. Dobrze, kochani.
Tak czy owak, zapraszam do mojego, a tak przy okazji, zapraszam do moich nagrań comiesięcznych, gdzie przewiduję, co będzie się działo w kolejnym miesiącu. Zawsze nagrywam właśnie, co widzę dla świata, co widzę, no tak wiecie, stawiam karty, co widzę dla świata, co widzę dla Polski, a co widzę dla każdego znaku zodiaku. Tak można to potraktować troszeczkę jak zabawę. A oprócz tego jeszcze, tak się staram w ostatni czwartek zawsze miesiąca, robić godzinny live, gdzie podłączamy się i słucham, czytam, no nie słucham, tylko czytam wasze komentarze, które piszecie i zadajecie mi pytania. I ja stawiam karty i odpowiadam wam na pytania. Mam nadzieję, że też mi się uda w ten czwartek, właśnie w październiku, ostatni czwartek miesiąca. Zapraszam na live'a. No, jest wesoło, czasami jest bardzo wesoło, jest sympatycznie, są fajne pytania, fajne odpowiedzi. Potem dostaję też feedback. Ludzie mówią: kurczę, no wszystko się zgadza, tak faktycznie się dzieje, tak jest. No, potwierdziłaś mi to, co myślałam, co wiedziałam, ale wyszło z kart. No, także zapraszam. No, ale teraz wracamy po raz trzeci do tematu, bo dzisiaj się rozgadałam, mam jakieś takie downloady, że mam przekazywać informacje, ale tak jak nie wiem, czy nowi subskrybenci tutaj są, to czasami właśnie nie wiecie, że ja tak lubię przygotować jakąś prezentację i zrobić prezentację, żeby się trzymać w kupie, jak to się mówi, bo czasami się tak, widzicie, rozgaduje, że no, tracę główny wątek. No ale wracamy znowu po raz kolejny do głównego wątku. Dzielę się już moim ekranikiem, screen number two, żebym dobrze podzieliła się. No i jesteśmy. Mam nadzieję, że widzicie. Tak, widzicie ten ekran. Czyli znowu powtarzam, temat, o jakim będę mówiła, przewidziałam huragan Milton i jego zachowanie. I teraz, kochani, zobaczcie, proszę, może krótko o tym huraganie Milton. Był on niezwykle potężnym i niszczycielskim cyklonem tropikalnym. W swoim piku miał z siłą 285 km na godzinę. Stał się drugim najintensywniejszym huraganem atlantyckim, jaki kiedykolwiek odnotowano nad Zatoką Meksykańską, zaraz za huraganem Rita w 2005 roku. Milton dotarł do zachodniego wybrzeża amerykańskiego stanu Floryda po południu dnia 9 października 2024 roku. I teraz w moim filmie, który możecie znaleźć na moim kanale, film to jest numer 150, jak zauważyliście, lubię sobie ponumerować filmiki, bo czasami jak robię szkolenia, się do nich odnoszę. Dnia 1 października w filmie pod tytułem Stawiam karty na październik 2024 dla świata, Polski i wszystkich znaków Zodiaku, w 9 minucie sekund 58 mówię kilka zdań. Wiecie co? Przychodzi mi wizja wichur, tornad, takich właśnie zawirowań, nie tylko społeczno-politycznych, no bo poprzednio mówiłam o tych zawirowaniach społeczno-politycznych, że właśnie na świecie wszystko tak bardzo przyspieszy, że będzie taki efekt domina, że tak jakby wszystkie drzwi się nagle otwierały. Właśnie to mówiłam na świecie i potem nagle mówię, no i wiecie co, przychodzi mi ta wizja wichur, ale również w przyrodzie. Takie mam wrażenie, że jakieś spustoszenie wielkie będzie pod wpływem wiatru na świecie. Tak, jakby to była Zatoka Meksykańska. Tam gdzieś w tamtym kierunku mi myśli uciekają huragany, huragan, ogromny huragan, spustoszenie wietrzysko, też opady deszczu. Właśnie, ten wiatr narobi bardzo dużo szkód. Także zobaczcie, powiedziałam, że huragan, że Zatoka Meksykańska i że bardzo dużo szkód narobi. I zobaczcie, spustoszenie wielkie pod wpływem wiatru na świecie. To powiedziałam i od razu ciach, moje myśli uciekły mi Zatoka Meksykańska, pamiętam to jak teraz. No i zobaczcie sobie to, huragan Milton utworzył się dnia 5, czyli 5 dni po mojej wizji on się utworzył w Zatoce Meksykańskiej, dokładnie w Zatoce Campecha, która należy do Zatoki Meksykańskiej. I zobaczcie dalej, coś bardzo ciekawego się stało.
Zygi zaprosił mnie do rozmowy, którą nagrywaliśmy dnia 9 października. Dosłownie u mnie było po południu, u niego było rano, czyli tak naprawdę wiecie, że Zygi mieszka w Teksasie. No i mówi, kurczę, tak my się tu wszyscy stresujemy, bo nadciąga ten huragan Milton, no przepraszam, no i mamy, no wszyscy się stresujemy bardzo, za chwilę uderzy we Florydę. No i zaczęliśmy tak już przed nagraniem rozmawiać, że tak naprawdę trzeba wysyłać miłość, że trzeba się skupić, porozmawiać z tym huraganem. No i mamy taką bardzo też ciekawą, no i zaczęliśmy nagrywać, no i nagrywając znowu wyniknęła ta rozmowa o tym huraganie. Skieruję Was do filmu na kanale Zygiego. To jest kanał pod tytułem Zygi to i owo. W tej chwili ten kanał się nazywa inaczej, Pozytywnik bodajże, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Tytuł filmu Karolina Moreno Matrix w rozsypce. To się naprawdę dzieje, bo tak naprawdę mieliśmy rozmawiać o rozsypującym się Matrixie, a nie o huraganie, ale tak wiecie, z tematu na temat weszliśmy na ten huragan. No i co się okazało? Zaczęliśmy rozmawiać, a sprawdźcie sobie u niego. To jest od 7 minuty 36 się zaczyna rozmawiam o huraganie. No ja tak mówię, że słuchajcie, no huragan to jest faktycznie jak, to też jest energia, huragan ma duszę, też ma świadomość, także możemy porozmawiać, naszym umysłem połączyć się z umysłem huraganu, porozmawiać, wytłumaczyć, żeby faktycznie, no nie przeginał, no. Żeby troszeczkę osłabł i nie narobił szkód. No a jak wiecie, to panika była straszliwa, ponieważ huragan Milton, tak jak tam na początku czytałam, był to o ogromnej sile huragan. On miał, był w skali piątej. No i gdy robiono symulacje, co będzie, gdy dotrze do Florydy, no to wiecie, tam były takie informacje, że bardzo ogromne ilości wody zostaną wepchnięte na Florydę, że Floryda zostanie cała zalana. Tam były informacje o falach około 7-metrowych, no i wietrzysko prawie 300 km na godzinę, no i jeżeli nie osłabnie. Tam się okazało, że on troszeczkę osłabł, ale potem znowu przybrał na sile. No i rozmawialiśmy z Zygim i nawet, słuchajcie, na wizji, na tym nagraniu z Zygim postanowiliśmy wpłynąć naszymi myślami na huragan. I ja pokazywałam technikę, że wystarczy wysłać miłość, żeby porozmawiać i tak dalej. Oczywiście nie dzwońcie jeszcze po karetkę, tak? Dla mnie, ale no tak, słuchajcie, my mamy taką moc, mamy autentycznie moc myśli, nasz umysł jest wręcz nieprzeciętny. Potrafimy rozmawiać również z żywiołami, tak kochani. No i właśnie z jakim sobie stwierdziliśmy, że porozmawiamy z huraganem, porozmawialiśmy, poprosiliśmy, żeby osłabł, wysłaliśmy miłość. No i popatrzcie sobie, zdjęcie poniżej. Tutaj oczywiście poniżej była piątka, no i dochodząc do Florydy była czwórka, trójka, już na samej Florydzie zrobiła się jedynka. No powiecie, no dobra, przypadek, no przypadek. No zazwyczaj huragany przyspieszają, gdy docierają do lądu stałego, one się wzmacniają, wariują bardziej, a tutaj właśnie wręcz przeciwnie, on bardzo osłabł. Także z Zygim zrobiliśmy ogromny kawał dobrej roboty. Brawo dla nas, brawo Zygi. Zapraszam na jego kanał, zobaczcie sobie. W ogóle film fajny, bardzo sympatyczny. Zawsze mi się z Zygim bardzo fajnie rozmawia, zawsze wychodzą niesamowite tematy. No i tak sobie właśnie fajnie opowiadaliśmy. Tym razem również zapraszam do filmu na jego kanale. No ale słuchajcie, no to mi się udało znaleźć. Akurat na TikToku no, wyczuło, że jestem w Hiszpanii, więc przesyłało mi TikToki, co wpisałam huragan Milton, to przesyłało mi po hiszpańsku. I zobaczcie sobie, proszę, udało mi się zrobić screenshota na następny dzień. Oczywiście na wiadomo, na Florydzie, no zresztą jak w całych Stanach Zjednoczonych mamy dużo hiszpańskojęzycznych osób, które przybyły tam z Ameryki Południowej. No i okrzyknięto, że to był cud. Un milagro to jest milagro, po hiszpańsku to jest cud. Czyli wydarzył się cud 9 października.
Myślę, że to zasługa Zygiego i może troszkę moja. Zobaczcie, Milton zrobił się, dotarł jako kategoria 3, tak? Czyli widzicie, i tutaj jeszcze jest napisane, że bardzo osłabł. Osłabł przed dotarciem na Florydę. No więc słuchajcie, przypadek może być. Ale to nie koniec tych sensacji, rewelacji, które nagrywam, no żeby się pochwalić, ale też to nie chodzi o moje ego, tylko chodzi, żeby był ślad tego, co zrobiłam, bo potem to, wiecie, się zapomina i tam już ręką się machnie, dobra, było, minęło i już. A tutaj będzie jakiś ślad. I rozmawiając z Zygim, był taki moment, zobaczcie sobie też właśnie ten film, 10 minuta, 7 sekunda. Moja nagła wizja, dostałam taką wizję, tak mi zaczęło napływać o zachowaniu się huraganu. I zobaczcie, co ja dokładnie powiedziałam. No trochę tak, wiecie, tak nie umiałam tego określić, co widzę, bo tak czasami w wizjach jest, że coś się widzi, ale się nie umie tego określić. I mówię tak, mam taką wizję, mam takie wrażenie, że ten huragan się roz i nie wiedziałam, jak to określić, się rozchodzi na takie paski, bo bardzo słabnie. To tak jakby od tego centrum zaczynają iść paski, tak jakby dziurę ktoś w nim, w tym huraganie. Ja tam przekręciłam, bo powiedziałam tak jakby ktoś w nich. Tak jakby to chodziło o paski, ale tak naprawdę mi chodziło o, że w tym huraganie ktoś tak jakby dziurę zrobił i że takie paski zaczyna wychodzić. A tak naprawdę, jak się okazało, to potem po prostu ten wiatr się rozszedł w różnych kierunkach. Także tu jest od 10.07 do 10.42 i zobaczcie sobie, udało mi się tego screenshota też zrobić. No i tu mi szczęka spadła, bo popatrzcie sobie, tu jest ten huragan. No, ten film tak szybko leciał, że ja nie byłam w stanie porządnego screenshota zrobić, ale coś tu widać. Tutaj jest huragan, który zobaczcie, on się rozchodzi na takie paski, czyli zaczyna iść w różnych kierunkach. Ten wiatr zaczyna się rozchodzić i tak naprawdę huragan słabnie, bo pamiętacie, tam do jedynki doszło. Czyli tą moją wizję, którą miałam, że tak się rozchodzi na takie paski, no ja dosłownie to zobaczyłam. No tylko jak zawsze, no ciężko czasami jest określić te swoje wizje, no bo jak to inaczej określić? No wiatr wieje w różnych kierunkach, no zobaczyłam paski, no to mówię, no widzę paski. Także widzicie, tak się wydarzyło, że tak się ten huragan Milton rozszedł w różnych kierunkach, że osłabł, że ten wiatr zaczął w różnych kierunkach i ta energia się rozeszła w różnych kierunkach. I zobaczcie, tutaj jest, że się bardzo huragan Milton zmienił i że bardzo osłabł. Tak? No to czyli to, te paski, które widziałam, no mamy dowód. No i kochani, także te osoby, które ze mną pracują i będą pracowały, to ja też będę was uczyła o tych wizjach i będę wam mówiła, że no, czasami ciężko określić, ale koniec końców najlepiej to sobie narysować, opisać, a potem porównać z tym, co się faktycznie wydarzy i zrozumiecie, że to, co opisywaliście, to po prostu no, było 100% dobre, no bo czasami ciężko uchwycić w słowa to, co się widzi. No, a tu mi się jakoś tam udało. Także ku pamięci i ad acta ten film został nagrany. Mam nadzieję, że was zaciekawił, że za długo tutaj nie opowiadałam. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do następnego razu. I zapraszam na moje stawianie kart w ostatni czwartek tygodnia, miesiąca. Pozdrawiam was. Cześć. Pa.